Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Nasza wielka pewność. Jako adwentyści dnia siódmego żyjemy w nadziei rzeczywistego, powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niektóre chrześcijańskie ugrupowania porzuciły tę nadzieję, zepchnęły ją na pobocze swoich wierzeń, albo rozwodniły ją i sprowadziły wyłącznie do kategorii duchowych, tak iż powtórne przyjście Pana stało się dla nich w zasadzie osobistą sprawą każdego wierzącego. Niektórzy z nich mówią, powtórne przyjście Chrystusa dokonuje się w naszych sercach, gdy uczymy się spełniać naszą rolę w społeczeństwie, albo gdy uczymy się miłować bliźnich, tak jak powinniśmy, wtedy powtórne Jego przyjście dokonuje się w naszym życiu. Choć oczywiście powinniśmy miłować bliźnich i być użytecznymi członkami społeczeństwa, to jednak te rzeczy nijak się mają do prawdziwego, powtórnego przyjścia Jezusa. Z naszego punktu widzenia, zwłaszcza wobec naszego zrozumienia stanu człowieka po śmierci, trudno sobie wyobrazić, czym byłaby nasza wiara bez fizycznego i dosłownego powtórnego przyjścia Zbawiciela i wskrzeszenia przez Niego umarłych. Prawda ta ma tak wielkie znaczenie w naszym systemie wierzeń, o czym świadczy nasza nazwa, iż bez niej byłby on pozbawiony sensu. Jest tak dlatego, że wszystko, w co wierzymy i na co mamy nadzieję, jest zależne od dosłownego przyjścia Jezusa na obłokach. Mateusza 24:30. Usunięcie tej prawdy z naszego systemu wierzeń spowodowałoby, że znaleźlibyśmy się w ślepym zaułku. Które ze wszystkich zapewnień, jakie wiążą się z powtórnym przyjściem Pana, jest największe? Jakie wydarzenie związane z Jego przyjściem przewyższa rangą wszelkie inne wydarzenia? Hebrajczyków 9:28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Pierwszy Koryntian 15, 12-27. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych zbudzonych, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został zbudzony. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Oczywiście wielka nadzieja związana z powtórnym przyjściem Jezusa jest oparta na tym, czego dokonał On podczas swego pierwszego przyjścia. Czym byłoby Jego powtórne przyjście, gdyby nie Jego pierwsze przyjście? W pewnym sensie można powiedzieć, że to, czego Chrystus dokonał dla nas podczas swego pierwszego przyjścia, byłoby niepełne bez Jego powtórnego przyjścia. Czasami Biblia używa metafory okupu w odniesieniu do ofiary złożonej przez Zbawiciela na Golgocie. Jezus powiedział: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mateusza 20:28. Na krzyżu Chrystus przez swą śmierć zapłacił okup za nas. Okup pełny, wystarczający raz na zawsze i za wszystkich. Dlaczego ktoś miałby płacić okup za kogoś, jeśli nie zamierzałby go wyzwolić? Zapłacenie okupu nie jest celem samym sobie. Tak jak ziemski rodzic przybyłby po dziecko, które wykupił, tak Zbawca przyjdzie, by zabrać do siebie tych, za których zapłacił tak wielką cenę. A zatem pierwsze przyjście Jezusa jest największym z możliwych zapewnień Jego powtórnego przyjścia. Dziękuję.